Za pomocą programu Arcadia Termokad możemy wykonać obliczenia audytorskie, wykonując audyt energetyczny lub też audyt remontowy lub audyt efektywności energetycznej. Na podstawie wykonanego w programie audytu możemy również wykonać audyt powykonawczy w postaci dodatkowego raportu. W tym materiale skupimy się na audycie energetycznym i żeby mieć pewność, że wykonujemy opracowanie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, a także w oparciu o obecnie obowiązujące rozporządzenie, temat opracowania wybierzemy z lewego wysuwanego panelu i na liście odnajdujemy audyt energetyczny, a następnie wybieramy go lewym klawiszem myszy. Program dobierze liczbę etapów, które musimy przejść, aby wykonać takie opracowanie. W lewym dolnym narożniku znajdą Państwo informacje, na którym etapie się obecnie znajdujemy, a także ile tych etapów wszystkich mamy do wykonania. Modelowanie budynku możemy zrealizować w części obliczeniowej, jak i również w części graficznej. W tym materiale będziemy opierali się na gotowym modelu 3D budynku. Przejdziemy do niego, otwierając moduł graficzny Termokadii. Mamy tutaj budynek wielorodzinny składający się z dwóch kondygnacji mieszkalnych powtarzalnych, a także z nieogrzewanego poddasza. Synchronizacji dokonujemy z pozycji wstążki. Na zakładce Start odnajdujemy przycisk Synchronizuj z Arcadia Termokad, a następnie wybieramy cały budynek, czyli przenosimy wszystkie pomieszczenia do części obliczeniowej, a następnie swój wybór zatwierdzamy przyciskiem OK. Aplikacja przetwarza dane, czyli nasz model 3D jest przenoszony do części obliczeniowej i w tym momencie możemy zacząć wykonywanie audytu energetycznego dla naszego budynku. Jesteśmy obecnie na etapie drugim, ponieważ pierwszy był związany z wyborem obliczeń, a tego wyboru dokonaliśmy wybierając temat opracowania z lewego wysuwanego panelu. Jesteśmy na etapie drugim dane projektu i tutaj podajemy informacje związane z budynkiem, z danymi inwestora, a także dane jednostki opracowującej ten temat, czyli tutaj wprowadzamy nasze dane. Po uzupełnieniu tych informacji możemy przejść do kolejnego etapu. Jeżeli chodzi o nawigację pomiędzy poszczególnymi etapami, ona może się odbywać na kilka sposobów. W lewej części interfejsu mają Państwo zakładki, pomiędzy którymi możemy się przeklikiwać, lub też za pomocą strzałek lewo-prawo możemy przechodzić pomiędzy poszczególnymi etapami. Na dolnej belce programu znajdą Państwo przyciski reprezentujące ilość etapów, które musimy zrealizować na potrzeby tego opracowania. Jak najedziemy na dany przycisk, podświetla nam się informacja z nazwą etapu i możemy od razu bezpośrednio przeskoczyć do tego wskazanego przez nas etapu. Ja za pomocą strzałki przejdę do etapu trzeciego, czyli mamy tutaj dane o budynku. Na początek podajemy informacje związane z rodzajem budynku. W naszym wypadku jest to budynek mieszkalny, a następnie wybieramy przeznaczenie budynku, dom wielorodzinny. Jeżeli chodzi o przeznaczenie budynku, wybór ten jest uwarunkowany naszym poprzednim wyborem, czyli w zależności od tego, jaki tutaj jest wybrany rodzaj budynku, będziemy mieli dostępne różne przeznaczenia budynku do wyboru. Poniżej mamy zaznaczone systemy instalacyjne w budynku, czyli jest to system ogrzewania oraz system ciepłej wody użytkowej. Następnie określamy typ osłonięcia budynku. Ja wybiorę, że mamy średnie osłonięcie w naszym wypadku. Poniżej określamy technologię wznoszenia. Tutaj posiłkujemy się informacjami pozyskanymi od inwestora na podstawie jakiejś dokumentacji budynku lub też własnej inwentaryzacji. Wybiorę metodę tradycyjną. Rok budowy określę na 2000 i typ budynku, oczywiście w przypadku wykonywania audytu, będzie to budynek istniejący. Po prawej stronie
mamy dane geometryczne budynku, czyli jest tutaj powierzchnia zabudowy oraz liczba kondygnacji. Bazując na modelu 3D, który zsynchronizowaliśmy z częścią obliczeniową, te informacje zostały przeniesione z modelu graficznego. Natomiast gdybyśmy wykonywali nasze opracowanie z pominięciem modelu graficznego i byśmy modelowali nasz budynek tylko w części obliczeniowej, to tutaj te informacje musimy wprowadzić ręcznie. Następnie mamy dane klimatyczne. Tutaj określamy, w której strefie klimatycznej znajduje się nasz budynek. Możemy wykonać ten wybór na powiększonej mapce i tutaj najeżdżając na dany obszar wybieramy odpowiednią strefę. Zwracam też uwagę, że nie tylko zaznaczenie strefy ma znaczenie, ale też wybranie odpowiedniego miasta. Więc klikam tutaj na trzecią strefę klimatyczną, wybierając Łódź, tak aby stacje, które są tutaj dostępne poniżej, również zostały określone na podstawie mojego wyboru. Jeżeli chcielibyśmy zmodyfikować wybór danej stacji, klikamy w niej, a następnie z listy wybieramy odpowiednią stację. Mamy tutaj też informacje odnośnie wybranej strefy klimatycznej, a także związaną z nią temperaturę zewnętrzną, czyli minus 20 stopni w tym wypadku. Poniżej mamy przycisk projektowania 3D, który umożliwia nam uruchomienie termokadi, ale to już nam nie będzie potrzebne na tym etapie. Obrót budynku. Tu zwracam uwagę, że obrót budynku służy do modyfikacji kierunków świata, czyli w momencie, gdy już mamy określone jakieś kierunki i wprowadzone przegrody, możemy zmodyfikować te kierunki świata. Jakby obrót budynku nie służy do samej definicji kierunków świata, tylko do ich modyfikacji. Ostatnią rzeczą, którą na tym etapie musimy podać, jest związana ze szczelnością obudowy budynku. Tutaj będziemy posiłkować się tablicami. I dla naszego obiektu, czyli budynek wielorodzinny, możemy wybrać średni stopień szczelności z uwagi na jakość zastosowanych uszczelek w oknach i drzwiach. Oczywiście wybór nasz zatwierdzamy przyciskiem OK. W ten sposób mamy zakończony etap danego budynku, czyli mamy określone dane wejściowe. Następnie przechodzimy do kolejnego etapu, czyli są to obliczenia cieplne. Pierwsza zakładka obliczeń cieplnych związana jest z definicją przegród. W przypadku, gdy korzystamy z gotowego modelu 3D, mamy tutaj już listę przegród, które zostały zastosowane do modelowania naszego budynku. Gdybyśmy nie mieli modelu 3D, w tej części definiowalibyśmy właśnie wszystkie przegrody, które byłyby nam potrzebne do utworzenia modelu naszego budynku. W przypadku, gdy już te przegrody mamy, mamy określone wartości współczynników przenikania dla wszystkich zastosowanych przegród z uwagi na zastosowane materiały. Natomiast zwracam uwagę, że w przypadku okien i drzwi wartości tych współczynników program domyślnie przyjmuje na podstawie wybranych warunków technicznych. I w momencie synchronizacji naszego modelu 3D program automatycznie przyjął wartość współczynnika przenikania 0,9, bo tak wynika z obecnie obowiązujących warunków technicznych. My natomiast zmodyfikujemy wartość tego współczynnika, bo założymy, że w naszym budynku istniejącym mamy wartość tego współczynnika 1,4 i to właśnie będzie jeden z elementów, który będzie poddawany modernizacji. W związku z tym teraz przechodzimy do każdego z tych wprowadzonych przez nas okien i określamy wartość współczynnika przenikania jako 1,4. To samo dotyczy również drzwi. Jeżeli mamy wprowadzone drzwi zewnętrzne, wartość współczynnika przenikania będzie przyjęty domyślnie na podstawie warunków technicznych, które są wybrane podczas synchronizacji. Dlatego też tutaj wartość tego współczynnika również zmodyfikujemy i w tym wypadku możemy przyjąć, że będzie to wartość równa 2. I po dokonaniu modyfikacji
wartości tych współczynników dla okien i drzwi. Pozostałe przegrody możemy zostawić, bo one są określone już prawidłowo i możemy przejść do kolejnego etapu, czyli do etapu straty ciepła. Jest to etap piąty. Na drzewku po lewo mogą Państwo zaobserwować strukturę przenoszonego budynku. Jest ona podzielona na kondygnację, a te kondygnacje znowu mamy tutaj podzielone na poszczególne grupy lub też same pomieszczenia. Grupy ułatwiają nam definicję poszczególnych pomieszczeń, natomiast nie są obowiązkowe. Jeżeli nie mamy potrzeby definiowania grup, no to możemy po prostu zdefiniować kondygnację, a na niej od razu bezpośrednio pomieszczenie. Natomiast grupy ułatwiają nam definicję kilku pomieszczeń jednocześnie. Na przykład możemy określić wentylację dla kilku pomieszczeń za pomocą definicji grupy. Nie musimy tego robić w każdym pomieszczeniu z osobna. Jeżeli chodzi o definicję samych pomieszczeń, mamy tutaj właściwości pomieszczenia, czyli znajdą Państwo tutaj informacje związane z nazwą, to czy jest to pomieszczenie ogrzewane, czy też nie, a także wielkości geometryczne. W przypadku, gdy mamy tutaj model 3D, no to oczywiście te informacje są już uzupełnione. Po prawo znajdą Państwo sekcję z wynikami obliczeń i tutaj będą wyniki na podstawie wprowadzanych przez nas danych. Po najechaniu na każdy z tych współczynników znajdziemy informację, czego dotyczy dany współczynnik. To nam też ułatwia później identyfikację ewentualnych później błędów. Jeżeli tutaj będziemy mieć jakiś trójkąt ostrzegawczy, oznacza to, że jakaś dana nie została przez nas wprowadzona i program nie był w stanie wyznaczyć danego parametru. Jak najedziemy sobie na to oznaczenie, od razu wiemy, czego to dotyczy i to nam ułatwia później znalezienie takiego błędu. Jeżeli chodzi o definicję pomieszczeń, mamy tutaj podział na kilka zakładek. Pierwsza z nich to są straty przez przenikanie. Tutaj tak naprawdę odbywa się modelowanie tego pomieszczenia, czyli tu wprowadzamy wszystkie przegrody, które przynależą do tego pomieszczenia. Mając model 3D, mamy tą zakładkę uzupełnioną i tutaj nie musimy wprowadzać modyfikacji. Natomiast gdybyśmy nie mieli modelu 3D, to za pomocą przycisków z prawej strony musielibyśmy te dane wprowadzić. To samo dotyczy zakładki straty przez grunt. Jeżeli mamy pomieszczenie, które ma kontakt z tym gruntem, czyli tutaj następuje wymiana ciepła, tutaj również te informacje są uzupełnione na podstawie modelu 3D. Zakładka straty przez wentylację dotyczy typu wentylacji oraz ilości powietrza, które będzie dostarczane do danego pomieszczenia. I tutaj te informacje już musimy podać w części obliczeniowej, czyli one już z części rysunkowej, graficznej nie przejdą. W części graficznej możemy określić wartość tego strumienia, natomiast jeżeli chodzi o typ wentylacji, musi być ona określona już na tym etapie. To samo dotyczy dodatków. Mamy tutaj wartości współczynników nagrzewania. One również są uzupełnione tylko w części obliczeniowej. Tych informacji nie podajemy w części graficznej. Jeżeli chodzi o definicję tych pomieszczeń, tak jak wspomniałem, ona może być realizowana na kilku poziomach, czyli możemy zdefiniować całą kondygnację, a następnie zastosować definicję tej kondygnacji we wszystkich pomieszczeniach, które przynależą do tej kondygnacji, lub też możemy zdefiniować dane pomieszczenia na poziomie grup i potem zastosować te właściwości na podstawie informacji, które tutaj podamy. Wtedy wszystkie pomieszczenia, które przynależą do danej grupy, przejmą te właściwości, lub też każde pomieszczenie z osobna możemy zdefiniować, klikając na dane pomieszczenie. Ja pomieszczenia zdefiniuję z poziomu kondygnacji i później te właściwości zostaną przejęte przez wszystkie pomieszczenia przynależne do tej kondygnacji. Zacznę od kondygnacji parterowej. I tutaj podajemy nazwę kondygnacji. Jeżeli posiłkowaliśmy się modelem, w którym te informacje były podane, to już tutaj tę informację mamy. Następnie określamy współczynniki. Współczynnik nagrzewania na podstawie tablic możemy wybrać dla budynków mieszkalnych. I tutaj
wybiorę zakładane obniżenie temperatury 2 stopnie, czas nagrzewania też możemy wybrać 2 godziny, więc to będzie wartość 11. Następnie współczynnik osłonięcia, tu również będziemy posiłkować się tablicami i w przypadku średniego osłonięcia oraz przestrzeni ogrzewanej tylko z jednym odsłoniętym otworem będzie to wartość 0,02 oraz współczynnik poprawkowy, czyli mamy tutaj do określenia wysokość przestrzeni ogrzewanej ponad poziomem terenu. Nasz budynek mieści się w zakresie od 0 do 10, więc wybieram wartość 1. Następnie określam wentylację, czyli zaznaczamy tutaj opcję typ wentylacji i wybieramy z listy wentylację, którą mamy w pomieszczeniach przynależnych do tej kondygnacji. Ja wybiorę wentylację grawitacyjną. Tutaj mamy do dyspozycji jeszcze wentylację mechaniczną z odzyskiem, mechaniczną nawiewną, wywiewną bądź brak wentylacji. Następnie zaznaczam opcję krotności wymian i tutaj zastosuję uproszczenie. Założę, że we wszystkich pomieszczeniach należących do tej kondygnacji będzie jednakowa krotność wymian. Tu również możemy posiłkować się tablicami i dla pomieszczeń mieszkalnych możemy wybrać pół wymiany. Następnie temperatura powietrza wentylacyjnego. W przypadku wentylacji grawitacyjnej przyjmę parametry powietrza zewnętrznego. Dla strefy trzeciej, którą wybieraliśmy na poprzednich etapach, będzie to minus 20 stopni Celsjusza. W przypadku gdybyśmy mieli wentylację mechaniczną, podawalibyśmy oczywiście informacje dla temperatury powietrza już za wymiennikiem, za nagrzewnicą, czyli to byłaby ta temperatura powietrza wpadającego do pomieszczenia. Sprawności instalacji odzysku ciepła tutaj nie mamy, bo mamy wentylację grawitacyjną, natomiast gdybyśmy mieli taką wentylację z odzyskiem, moglibyśmy w tym miejscu określić jej sprawność. Po wprowadzeniu tych danych wybieramy przycisk zastosuj, aby powyższe dane, które tutaj określiliśmy, zostały zastosowane do wszystkich grup, a także do wszystkich pomieszczeń, które są tutaj w tych grupach. Dane zostały zaktualizowane. Grupy zostały też zwinięte, więc po tym możemy poznać, że te definicje zostały przeniesione do tych pomieszczeń. I jak przejdziemy do dowolnego pomieszczenia, możemy zweryfikować, że faktycznie ta wentylacja jest właśnie w ten sposób zdefiniowana, a także współczynniki, które przed chwilą określiliśmy, właśnie takie są. Czynność tą powtarzamy dla drugiej kondygnacji, czyli dla piętra pierwszego. Zaczynamy od określenia współczynników nagrzewania, czyli tutaj ponownie wybieram dokładnie te same parametry, czyli wybieram wartość 11, współczynnik osłonięcia będą to 0,02 oraz współczynnik poprawkowy wartość 1. Wentylacja będzie również grawitacyjna, krotność wymian pół. Jeżeli znamy te wartości, możemy je tutaj oczywiście wpisywać ręcznie. Temperatura powietrza minus 20 stopni i sprawność pozostaje dalej 0. Wybieramy zastosuj i we wszystkich pomieszczeniach przynależnych do tej kondygnacji mamy te definicje przeniesione. Zostaje nam jeszcze kondygnacja poddasza. Jest to pomieszczenie nieogrzewane. I pomieszczenie nieogrzewane definiowane jest troszeczkę inaczej niż te, które są ogrzewane. Domyślnie w programie Państwo będą mieli wybrany sposób obliczeń pomieszczenia nieogrzewanego jako zdefiniowany współczynnik zmniejszenia temperatury. To jest zasadne w przypadku wykonywania świadectwa bądź projektowanej charakterystyki. Natomiast w przypadku wykonywania audytów powinniśmy sposób obliczeń pomieszczenia dla pomieszczenia nieogrzewanego wybrać według normy. W momencie, gdy wybierzemy tą normę, pojawia nam się struktura znana z pomieszczeń ogrzewanych, czyli pojawiają nam się tutaj zakładki ze stratami przez przenikanie oraz ze stratami przez grunt. Mamy zakładki straty przez wentylację, gdzie tutaj możemy określić, czy jest jakaś wentylacja, czy też nie. Ja założę, że nie mamy na tym poddaszu wentylacji. I zakładka dodatki, która wygląda już troszeczkę inaczej niż w przypadku pomieszczeń ogrzewanych, bo tutaj już nie mamy współczynników, ale mamy do określenia zyski w pomieszczeniu.
Możemy posiłkować się tablicami bądź określić ręcznie, jakie zyski w tym pomieszczeniu mogą występować. Jeżeli nie mamy żadnych zysków, wpisujemy wtedy wartość 0. Wybranie tej metody umożliwia nam wyznaczenie temperatury, jaka panuje w tym pomieszczeniu, pomimo że jest to pomieszczenie nieogrzewane. Wartość ta jest nam niezbędna, aby później w przypadku, gdybyśmy modernizowali przegrodę, która będzie pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym, aby można wyznaczyć związane z tym oszczędności energii. W przypadku, gdybyśmy nie wykonali tutaj definicji tego pomieszczenia za pomocą normy, program nie byłby w stanie określić oszczędności energii, jakie by nam dały przy modernizacji właśnie takich przegród. I w momencie, gdy mamy zdefiniowane pomieszczenia, czyli mamy zakładkę straty ciepła uzupełnione, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do etapu szóstego. Jest to etap strefy cieplne. I tutaj na podstawie wprowadzonych wcześniej pomieszczeń możemy zdefiniować strefy. Stref tych nie tworzymy tutaj ręcznie, tylko korzystamy z przycisku rozmieszczenia pomieszczeń w strefach. Umożliwi nam to automatyczne utworzenie stref na podstawie wcześniej zdefiniowanych pomieszczeń. I tu program udostępnia nam trzy możliwości. Możemy wszystkie pomieszczenia wrzucić do jednej strefy, jeżeli oczywiście są spełnione odpowiednie warunki do utworzenia tylko jednej strefy. Możemy strefy utworzyć na podstawie różnicy temperatur w tych pomieszczeniach. I jeżeli ta różnica będzie wynosiła 4 stopnie bądź więcej, no to automatycznie zostanie utworzony podział na strefy cieplne. Lub też możemy skorzystać z trzeciej opcji, czyli wstawianie pomieszczeń do stref na podstawie utworzonych grup. Jeżeli utworzyliśmy sobie grupę, na przykład mieszkanie 1, 2, 3, 4, to możemy tutaj ponownie te pomieszczenia w ten sam sposób podzielić, czyli strefy będą odpowiadały tym grupom i będziemy mieć strefę mieszkanie 1, 2, 3, 4. Ja dokonam wyboru zakresu różnicy temperatur i na podstawie różnicy temperatur utworzyły mi się trzy strefy. Dwie strefy ogrzewane oraz jedna strefa nieogrzewana. Zaczniemy od strefy pierwszej ogrzewanej. Tutaj podstawowe informacje już też mamy określone, czyli temperatura jest określona na podstawie temperatur w pomieszczeniach przynależnych do tej strefy. Wprowadzimy sobie nazwę, na przykład będzie to strefa mieszkalna. Określamy ponownie współczynniki związane z działaniem wiatru na bazie tablic. Czyli współczynnik osłonięcia przed wiatrem dla średniego osłonięcia i tylko jednej nieosłoniętej fasady pozostaje dalej 0,02. I tu jeszcze mamy współczynnik odniesiony do wystawienia na działanie wiatru. W przypadku jednej nieosłoniętej fasady będzie to wartość 20. Przechodzimy do zakładki straty przez przeniganie. Tutaj możemy zaobserwować, że mamy wszystkie przegrody, które przynależą do tej strefy, wynikające z definicji pomieszczeń. To samo ma się ze stratami przez grunt. Natomiast zakładka straty przez wentylację, ponownie tą wentylację musimy zdefiniować, ponieważ tutaj jest trochę inny algorytm niż w przypadku pomieszczeń. Tutaj mamy sezonowe wyznaczanie zapotrzebowania na ciepło, więc posiłkujemy się rozporządzeniem właśnie związanym z charakterystyką energetyczną budynku. Wybieramy rodzaj budynku, dom wielorodzinny. Określamy typ wentylacji, tutaj ponownie oczywiście powielamy wybór, którego dokonaliśmy na etapie definicji pomieszczeń, czyli tutaj definicja wentylacji powinna być tożsama oczywiście z tym, co określiliśmy w pomieszczeniach, więc wybieram tutaj wentylację grawitacyjną. Określamy, czy była wykonana próba szczelności budynku, czy też nie. Ja wybiorę, że w naszym wypadku próba szczelności budynku nie została wykonana. I na podstawie tablic wybieram wartość parametru N. Będzie to ta pierwsza pozycja, czyli 0,2. Oprócz tego, że określiliśmy tutaj tą wentylację, musimy poniżej dodać pozycje związane albo
z konkretnym pomieszczeniem, bądź też z całą strefą. Możemy tutaj wybrać całą strefę i definicję tej wentylacji możemy odnieść do całej strefy lub też dla każdego pomieszczenia z osobna możemy określić indywidualnie, jaka tam jest wentylacja. Po wybraniu nazwy pomieszczenia bądź strefy pozostaje nam określenie wartości podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego. Są to wartości tabelaryczne z rozporządzenia. I w wypadku naszego domu mieszkalnego możemy wybrać tą pierwszą pozycję, gdzie mamy lokale mieszkalne z wentylacją ciągłą. Następnie przechodzimy do zakładki zyski wewnętrzne i tu również dodajemy pozycję i wybieramy poszczególne pomieszczenia bądź całą strefę. Upewniamy się, że mamy wybrany właściwy rodzaj budynku, w tym wypadku jest to dom wielorodzinny. I na podstawie tych informacji z rozporządzenia wybrane są, określony jest strumień zysków wewnętrznych, który jest mnożony przez powierzchnię o regulowanej temperaturze tej strefy i w ten sposób mamy wyznaczone zyski wewnętrzne dla strefy mieszkalnej. W zakładce zyski od nasłonecznienia nie określamy już żadnych dodatkowych parametrów. Tutaj możemy tylko zweryfikować, czy wszystkie te pola są uzupełnione. Tutaj bazujemy na informacjach, które zostały wprowadzone na etapie definicji przegród. I przechodzimy do ostatniej zakładki, do zakładki dodatki, gdzie mamy do wyboru metodę obliczeń wewnętrznej pojemności cieplnej i możemy wybrać metodę szczegółową, która oparta jest o wprowadzone przegrody na etapie modelowania naszego budynku. I poniżej mamy właśnie wynik związany z tą wewnętrzną pojemnością cieplną. Jak klikniemy na ikonkę pomocy, tutaj program nam podpowiada, w jaki sposób ten parametr został wyznaczony. I to samo dotyczy pozostałych tutaj parametrów, program tutaj je wyznacza na podstawie poprzednich informacji. My tutaj niczego nie musimy modyfikować, ale możemy kliknąć na ikonkę pomocy, aby zobaczyć, jak dany element został wyznaczony. To samo wykonujemy dla drugiej strefy cieplnej. Czyli tutaj mamy strefę klatki schodowej, nasza komunikacja. Tutaj w tych pomieszczeniach w klatce schodowej mamy temperaturę 8 stopni, dlatego też została to wyodrębniona osobna strefa cieplna. Możemy ją nazwać strefą klatki schodowej. Ponownie określamy współczynniki związane z wiatrem, czyli współczynnik osłonięcia przed wiatrem 200 oraz współczynnik odniesiony do wystawienia na działanie wiatru 20. Zakładki straty przez przenikanie i przez grunt mamy automatycznie uzupełnione, a zakładkę straty przez wentylację wypełniamy analogicznie, czyli podajemy informacje związane z rodzajem budynku, określamy typ wentylacji, określamy, czy była wykonana próba szczelności budynku, czy nie. I na podstawie tej informacji dokonujemy jeszcze wyboru parametru. Jeżeli tutaj byśmy wybrali, że próba szczelności budynku była wykonana, to te tablice też będą dostosowane do tego wyboru, bo wtedy mamy wartość tej próby szczelności budynku. Dodajemy pierwszą pozycję i wybieramy naszą strefę klatki schodowej. A następnie określamy wartość podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego i tutaj w tym wypadku będzie to nasza przedostatnia pozycja, bo tutaj będziemy mieć klatki bez wiatrołapu. W następnej zakładce określamy zyski zewnętrzne. Tutaj dokonamy tego analogicznie jak w przypadku strefy mieszkalnej, czyli wybieramy naszą strefę. Upewniamy się, że mamy wybrany prawidłowy rodzaj budynku. W zakładce zyski od nasłonecznienia nie podajemy nowych informacji, bazujemy na tym, co mieliśmy na etapie definicji przegród. I w zakładce dodatki określamy metodę obliczeń wewnętrznej pojemności cieplnej metodą szczegółową.
I w ten sposób mamy zdefiniowane strefy cieplne ogrzewane. Pozostaje nam jeszcze jedna strefa, strefa nieogrzewana. I tu znowu zwracam uwagę na sposób obliczeń stref nieogrzewanych. W przypadku wykonywania audytów musimy zmienić na sposób według normy. I tutaj ta struktura będzie bardzo podobna do tego, co mamy w strefach ogrzewanych, czyli mamy straty przez przenikanie i przez grunt, straty przez wentylację. Tutaj nie określam tych strumieni, bo zakładam, że tej wentylacji tutaj nie mamy, więc możemy też wybrać brak wentylacji. W zyskach wewnętrznych zakładałem na poprzednim etapie, że zysków wewnętrznych w tej części budynku nie mamy, w związku z tym tutaj nie dodaję żadnej pozycji i pozostawiam tą zakładkę nieuzupełnioną, więc mamy wartość równą 0. I zyski od nasłonecznienia tutaj też nie mamy żadnej pozycji, ponieważ do tej strefy nie przynależy żadna przegroda, która by te zyski od nasłonecznienia dawała. Zwracam uwagę, żeby po uzupełnieniu wszystkich informacji zweryfikować sobie zawsze tą sekcję wyników obliczeń i tutaj musimy przeanalizować, czy nie ma żadnego znaku ostrzegawczego mówiącego nam właśnie o tym, że jakaś dana nie została wprowadzona. Jeżeli po zweryfikowaniu wiemy, że wszystkie pozycje są wyznaczone, obliczone i nie mamy żadnego ostrzeżenia, możemy przejść do kolejnego etapu. Zatem przechodzimy do etapu związanego z audytem, czyli jesteśmy w zakładce audyt na etapie 7. Etap 7, czyli zakładka dane ogólne. Zaczynamy od rozmieszczenia pomieszczeń w naszym budynku w odpowiednich kategoriach. Mamy tutaj takie kategorie jak lokale inne, nie wchodzące w skład powierzchni użytkowej budynku, lokale mieszkalne, które wchodzą w skład powierzchni użytkowej, lokale niemieszkalne wchodzące w skład powierzchni użytkowej oraz lokale służące wykonywaniu zadań publicznych. Na początek możemy przenieść pomieszczenie klatki schodowej jako lokal niemieszkalny, ale jednak wchodzący w skład powierzchni użytkowej. To samo z drugą klatką schodową, a także pomieszczenie poddasza również znajdzie się w tej kategorii. Natomiast pozostałe pomieszczenia możemy przenieść do lokali mieszkalnych, które wchodzą w skład powierzchni użytkowej budynku. Odpowiednie rozmieszczenie tych pomieszczeń wpływa na udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Udział tej powierzchni będzie potem uwzględniany w wyznaczaniu premii termomodernizacyjnej na koniec w wariantach termomodernizacyjnych. Jak i również z tej klasyfikacji jest wyznaczana powierzchnia użytkowa budynku. W związku z tym, jeżeli w raporcie audytu energetycznego nie będą Państwo mieli określonej powierzchni użytkowej budynku, będzie to prawdopodobnie wynikało z tego, że nie została odpowiednio tutaj wykonana klasyfikacja pomieszczeń. Na tym etapie w zakładce dane ogólne określamy dodatkowo typ budynku, czyli czy mamy do czynienia z budynkiem lekkim czy też ciężkim. Ja wybiorę budynek ciężki. Klikając w ikonkę pomocy możemy podejrzeć, w jaki sposób dokonywana jest klasyfikacja typu budynku. Możemy wprowadzić informację związaną z kosztami uzupełniającymi, a także jeżeli mamy zmierzone zużycie ciepła bądź moc zamówioną, w tej części możemy zaznaczyć te opcje i wprowadzić te wartości. Poniżej określamy liczbę lokali mieszkalnych. Ja wprowadzę wartość 4 oraz liczbę osób użytkujących budynek, na przykład 14. Oprócz tego mamy tutaj zakładkę dane dodatkowe, w której umieszczamy dodatkowe informacje związane z kosztami, które są niepowiązane z termomodernizacją budynku. Ponieważ wszystkie inne koszty inwestycyjne związane z termomodernizacją będziemy uwzględniali na kolejnych etapach, natomiast wszystkie pozostałe koszty, takie jak na przykład wykonanie audytu, możemy uwzględnić na tym etapie. I tutaj możemy wprowadzić na przykład cenę jednostkową wykonania audytu,
1500. I w ten sposób mamy uzupełnioną zakładkę z danych ogólnych, czyli ukończony etap siódmy i możemy przejść do następnego etapu. Przechodzimy do zakładki system grzewczy, gdzie możemy zdefiniować istniejące źródło ciepła. Bez względu na to, czy będziemy planowali modernizację tego systemu grzewczego, czy też nie, musimy obligatoryjnie zdefiniować podstawowe źródło ogrzewania. Natomiast jeżeli chcemy wskazać takie źródło do modernizacji, zaznaczamy opcję wskazanie do oceny opłacalności. Po zaznaczeniu tej opcji na drzewku po lewo pojawia nam się nowa pozycja, system grzewczy po modernizacji wariant pierwszy. W tym momencie tych wariantów możemy utworzyć więcej za pomocą przycisku dodawania wariantu nad tym drzewkiem. I to od nas zależy, ile tych wariantów tutaj dodamy. Minimum oczywiście musimy mieć co najmniej ten jeden wariant. Jeżeli chodzi o system grzewczy istniejący, klikamy sobie tutaj na źródło ogrzewania 100%. W tym miejscu warto też wspomnieć, że tych źródeł ogrzewania możemy wprowadzić więcej niż jedno, ale pamiętajmy o tym, aby później odpowiednio określić udział procentowy każdego z tych źródeł ciepła, tak aby sumarycznie oczywiście dało nam to 100%. W definicji istniejącego systemu grzewczego na początek wprowadzamy informacje związane z kosztami i oceną stanu technicznego. Mamy tutaj zmienne koszty stałe miesięczne oraz abonamentowe. Wprowadzamy oczywiście tylko te, które nas dotyczą. Jeżeli jakichś kosztów nie ponosimy, no to zostawiamy wartość 0 wprowadzoną tutaj domyślnie. Wartości, które tutaj wprowadzamy, najczęściej będą wynikały z wartości, które znajdziemy na fakturach od dostawcy energii. Jeżeli nie posiadamy faktur i nie jesteśmy w stanie określić tych kosztów, możemy skorzystać z kalkulatora kosztów. Za pomocą tego przycisku przechodzimy do kalkulatora i w nim możemy wyznaczyć średnią cenę energii w złotówkach za gigajoule. Na przykład dodając pierwszą pozycję możemy wybrać rodzaj paliwa. Na przykład będzie to jakieś paliwo stałe, węgiel kamienny. Z określoną wartością opałową określamy koszt jednostkowy paliwa wyrażony w złotówkach za kilogram. Zakładam, że tutaj udział ten będzie 100% i w ten sposób za pomocą kalkulatora kosztów wyznaczamy koszt energii w złotówkach za gigajoule. Koszt ten musimy ręcznie przepisać do pozycji zmiennej OZ, gdzie mamy właśnie te koszty wyrażone w złotówkach za gigajoule. Ja natomiast tutaj nie będę przepisywał tej wartości, bo będę bazował na wartościach, które mam z faktur od dostawcy energii i tutaj wprowadzę zmienne OZ, a także wartość stałe miesięczne. Poniżej możemy dokonać oceny stanu technicznego istniejącego źródła ogrzewania. Bez względu na to, czy będzie ono modernizowane, czy też nie, warto tutaj wprowadzić swój komentarz. A także mamy możliwość wprowadzenia dokumentacji fotograficznej, czyli tutaj dodajemy zdjęcia naszego systemu ogrzewania. Gdy uzupełnimy te dane, przechodzimy do zakładki ocena sprawności, gdzie definiujemy nasze źródło ogrzewania. Definicję zaczynamy od podania nazwy źródła, na przykład ciepło miejskie. Określamy procentowy udział. Jeżeli mamy więcej niż jedno źródło ogrzewania, to tutaj określamy odpowiedni procentowy udział. Ja zostawiam 100%, bo zakładam, że mamy tylko jedno źródło. I sposób przygotowania w tym wypadku będzie to przygotowanie centralne. Wybieram rodzaj paliwa. Tutaj tą listę, którą Państwo tutaj mają przed oczami, to ona wynika z rozporządzenia. W tym rozporządzeniu znajdziemy odpowiednie tabele, na podstawie których każdą tutaj z tych pozycji będziemy wybierali.
Ja wybiorę ciepło sieciowe z kogeneracji węgiel kamienny. Państwo oczywiście będą przyjmowali to, co znajdą Państwo w swoich projektach na podstawie danych od inwestora bądź własnej inwentaryzacji. Rodzaj źródła ciepła. Tutaj ta lista będzie uwarunkowana też poprzednim wyborem, w zależności od tego, jakie wybierzemy rodzaj paliwa, to tutaj ta lista będzie dostosowana do poprzedniego wyboru. Wybiorę węzeł o mocy do 100 kW. Tak jak wspominałem, tutaj ta lista wynika z tabeli w rozporządzeniu, natomiast mogą Państwo skorzystać z przycisku baza, aby wybrać inną wartość, czyli bazować na określonych parametrach danego urządzenia. Mamy tutaj kilka predefiniowanych już pozycji, natomiast Państwo tutaj również mogą dodać własną pozycję, własne urządzenie, określając odpowiednio sprawność tego urządzenia, tak aby nie bazować na parametrach z rozporządzenia, tylko na rzeczywistych właściwościach urządzenia, które Państwo mają w budynku. Następnie mamy sekcję związaną z regulacją i wykorzystaniem tego źródła i w tym wypadku możemy wybrać, że mamy na przykład ogrzewanie wodne bez automatycznej regulacji miejscowej. W sekcji przesył wybiorę pozycję, w której mamy niezaizolowane przewody. I parametry zasobnika, na przykład będzie to zasobnik, gdzie mamy parametry 70x55 w przestrzeni nieogrzewanej. W zależności oczywiście od tego, jakie my tutaj wybieramy pozycje, odpowiednio program przyjmuje wartości sprawności, które będą miały oczywiście też przełożenie na sprawność całkowitą systemu grzewczego. Następnie określamy, czy są jakieś przerwy w ogrzewaniu. W przypadku tego budynku mieszkalnego zakładam, że tych przerw nie będzie. W związku z tym czas ogrzewania w tygodniu będzie to 7 dni. Przerwy w okresie doby bez przerw. Jeżeli w budynku była przeprowadzona modernizacja systemu grzewczego po 1984 roku, zaznaczamy tutaj taką opcję, a następnie wprowadzamy zakres tej modernizacji. Ja zakładam, że takiej modernizacji w naszym budynku nie było. Następnie przechodzimy do systemu grzewczego po modernizacji. I tutaj znowu wybieramy źródło ogrzewania 100%. Określamy analogicznie jak w przypadku systemu istniejącego koszty energii. Ja tutaj ponownie wprowadzę wartości kosztów dla zmiennego i stałe miesięczne. Następnie poniżej mamy sekcję umożliwiającą nam dodanie komentarza, żeby dodać tutaj jakieś informacje uzupełniające, a także wykaz prac remontowych, czyli tutaj wprowadzamy pozycje związane z kosztami inwestycyjnymi, które musimy ponieść na poczet modernizacji tego systemu. I dodajmy sobie kilka pozycji, na przykład wymiana grzejników. Zakładam tutaj ilość robót jedną, czyli tutaj traktuję wymianę grzejników jako jedną pozycję i wprowadzam cenę jednostkową wymiany tych grzejników. Następnie dodaję kolejną pozycję, na przykład wymiana węzła. Zakładam, że źródło naszego ogrzewania się nie zmienia, tylko modernizujemy to, które już jest w budynku. Dodajmy jeszcze jedną, ostatnią pozycję, wymiana instalacji z zaworami termostatycznymi. I mamy w ten sposób wprowadzone koszty inwestycyjne wynikające z modernizacji systemu grzewczego. Po ich wprowadzeniu przechodzimy do zakładki oceny sprawności, gdzie definiujemy źródło po modernizacji. Zaczynamy ponownie od podania nazwy. W naszym wypadku jest to dalej ciepło miejskie. Procentowy udział 100%, sposób przygotowania centralny.
Rodzaj paliwa nam się nie zmienił. Gdyby Państwo wymieniali całkowicie źródło ciepła, no to tutaj oczywiście wybieralibyśmy nowy rodzaj paliwa. Ja ponownie wybieram ciepło sieciowe z kogeneracji. Węzeł, pomimo że został wymieniony, dalej będzie on o mocy do 100 kW. I teraz jeszcze różnica pomiędzy definicją systemu istniejącego a tego po modernizacji jest taka, że przy każdej pozycji, którą tutaj wybieramy z listy, mamy możliwość dodania informacji uzupełniających, aby uzasadnić wprowadzone przez nas modernizacje. W regulacji i wykorzystaniu wprowadzimy teraz modyfikację i tutaj wybiorę już pozycję, gdzie mamy zastosowaną już automatyczną regulację. Na przykład będą to zawory termostatyczne P1. Tutaj w przesyle wybiorę już pozycję, gdzie mamy zaizolowane wszystkie przewody, czyli tutaj znowu sprawność też nam się zwiększy. I w sekcji akumulacji ciepła, gdzie mamy parametry zasobnika, wybiorę, że mamy system ogrzewania bez zasobnika ciepła. Natomiast jeżeli chodzi o przerwy w ogrzewaniu, tutaj nam się nic nie zmienia. Dalej mamy 7 dni, jeżeli chodzi o czas ogrzewania w tygodniu oraz przerwy w okresie bez przerw. W ten sposób mamy określony system grzewczy po modernizacji. I jak teraz wrócimy do naszego systemu grzewczego istniejącego, możemy po prawej stronie zwrócić uwagę na to, że mamy wybrany wariant optymalny, nasz wariant pierwszy. W przypadku gdybyśmy zaproponowali taką modernizację, która byłaby niekorzystna i dawała na przykład ujemny wynik SPBT, program nie wybrałby wariantu optymalnego, co by skutkowało, że modernizacja ta nie byłaby brana pod uwagę przy tworzeniu wariantów termomodernizacyjnych na końcu naszego opracowania. W związku z tym tutaj zwracam uwagę, aby po zdefiniowaniu systemu grzewczego po modernizacji wrócić w to miejsce i upewnić się w wynikach optymalizacji, że mamy wybrany wariant optymalny. Przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej. I tutaj analogicznie jak w przypadku systemu grzewczego, aby wskazać do modernizacji ten system, musimy zaznaczyć opcję wskazanie do oceny opłacalności. Analogicznie jak w przypadku systemu grzewczego, bez względu na to, czy chcemy modernizować ten system, czy też nie, stan istniejący musimy obowiązkowo zdefiniować. Definicję systemu ciepłej wody użytkowej przed modernizacją zaczniemy od podania kosztu 1 metra sześciennego zimnej wody, a następnie przechodzimy do zakładki zapotrzebowanie, gdzie określimy właśnie to zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Na początek wprowadzamy wartość powierzchni o regulowanej temperaturze. Określamy rodzaj budynku, w naszym wypadku będzie to dom wielorodzinny. Wybór tego domu wielorodzinnego wpływa na następne dwie pozycje, czyli mamy tutaj jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oraz współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu tej ciepłej wody użytkowej. Program domyślnie wybierze te wartości, które wynikają z tego naszego poprzedniego wyboru, natomiast klikając przycisk tablicę możemy zweryfikować jeszcze ten wybór, bo w przypadku budynków wielorodzinnych może być jeszcze tak, że mamy ryczałtowe rozliczenie za ciepłą wodę i wtedy wartość tego jednostkowego dobowego zapotrzebowania będzie inna. Czas użytkowania zostawiam 24 godziny. Oraz współczynnik godzinowej nierównomierności na podstawie tablic dla mieszkalnictwa wielorodzinnego przyjmę wartość 1,5. Następnie na drzewku wybieram źródło ciepłej wody użytkowej w systemie istniejącym i tutaj zaczynamy od zakładki koszty i ocena stanu technicznego. Wprowadzamy informacje związane z kosztami energii. Wprowadzę wartość zmiennego OZ oraz stałe miesięczne. Analogicznie jak w przypadku systemu grzewczego.
Poniżej mamy sekcję związaną z oceną stanu technicznego, czyli tutaj wprowadzamy swój komentarz opisujący, jak wygląda ten system. Również tutaj możemy załączyć dokumentację fotograficzną i przechodzimy do zakładki ocena sprawności, aby zdefiniować to źródło. Definicję zaczynamy ponownie od podania nazwy, czyli znowu mamy ciepło miejskie na przykład. Procentowy udział, zostawiam 100%, bo mamy tylko jedno źródło oraz sposób przygotowania centralny. Wybieram rodzaj paliwa. Następnie rodzaj źródła ciepła. Tu mam ponownie węzeł cieplny do 100 kW. Jeżeli chodzi o sekcję przesyłu, tutaj wybieram pozycję, w której mamy nasze przewody niezaizolowane, ponieważ modernizacja tego systemu będzie polegała właśnie na zaizolowaniu wszystkich przewodów. Liczbę punktów poboru ciepłej wody zostawię do 30 i parametry zasobnika, niech to będzie zasobnik wyprodukowany w latach 95-2000. Następnie na drzewku przechodzę do systemu ciepłej wody po modernizacji i tutaj ponownie jak w przypadku systemu istniejącego zaczynam od podania kosztów 1 metra sześciennego zimnej wody, a także w zakładce zapotrzebowanie określam parametry tego systemu po modernizacji. Czyli tutaj wprowadzam wartość powierzchni regulowanej temperaturze, wybieram dom wielorodzinny i określam współczynnik godzinowej nierównomierności na podstawie tabel. Przechodzę do źródła ciepłej wody po modernizacji, gdzie określamy, jakie będą koszty po modernizacji, a poniżej wprowadzamy wykaz prac remontowych, czyli tutaj wskazujemy wszystkie koszty inwestycyjne na poczet modernizacji tego systemu, na przykład zaizolowanie wszystkich przewodów. Określam ilość robót oraz cenę jednostkową. Gdy podamy już wszystkie koszty modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej, przechodzimy do zakładki ocena sprawności, gdzie definiujemy nasze źródło po modernizacji. Zaczynam od nazwy. Sposób przygotowania się nam nie zmienił, jest to centralne. I tak jak mówiłem, modernizacja polega tylko na zaizolowaniu wszystkich przewodów, w związku z tym źródło zostanie takie samo, czyli tutaj jest ciepło sieciowe z kogeneracji węgiel kamienny. I w przesyle wybieram teraz pozycję, w której mam wszystkie przewody zaizolowane, dzięki temu sprawność przesyłu nam wzrasta i sprawność całkowita tego systemu również będzie większa. Gdy wprowadzę wszystkie dane związane z modernizacją tego systemu, wracam do mojego systemu istniejącego, aby znowu w zakładce źródła zweryfikować w wynikach optymalizacji, czy program wybrał wariant optymalny. Oczywiście, jeżeli będziemy mieć więcej wariantów po modernizacji zdefiniowanych niż jeden, program na podstawie najniższej wartości SPBT wybierze wariant optymalny. Następny etap jest to etap ściany, stropy, stropodachy, czyli tutaj wskazujemy do oceny opłacalności właśnie te przegrody. Zwracam uwagę, że tutaj znajdziemy tylko te przegrody, które znajdują się w przestrzeni ogrzewanej. Jeżeli jakaś przegroda została zastosowana tylko w przestrzeni nieogrzewanej, nie pojawi się ona na liście. I wybierzmy na drzewku na przykład ścianę zewnętrzną i w ocenie stanu technicznego wskazujemy ją do oceny opłacalności. Poniżej mamy sekcję związaną z oceną stanu technicznego, czyli tutaj wprowadzamy swój komentarz, a także dokumentacja fotograficzna, jeżeli chcemy dołączyć zdjęcie takiej przegrody. Następnie przechodzimy do drugiej zakładki ocena opłacalności.
gdzie mamy nazwę naszej przegrody modernizowanej oraz jej dane. Mamy powierzchnię do obliczeń strat, jak sobie idziemy na ikonkę pomocy, mamy informację, co pod tą pozycją się znajduje. Czyli tutaj mamy sumę przegród tego typu, jaka wystąpiła w projekcie we wszystkich strefach cieplnych, oczywiście w tej części ogrzewanej. Natomiast mamy tutaj jeszcze powierzchnię do obliczeń nakładów, która domyślnie jest przyjęta dokładnie taka sama jak powierzchnia do obliczeń strat. Jeśli mamy taki scenariusz, gdzie będziemy modernizowali ścianę, która przechodzi przez przestrzeń ogrzewaną, ale także i nieogrzewaną, to żeby uwzględnić również nakłady modernizacji tej części, gdzie mamy część nieogrzewaną, możemy tutaj ręcznie zmodyfikować wartość tej powierzchni. Co zresztą, jak klikniemy na ikonkę pomocy, program nam tutaj to podpowiada, że możemy właśnie w uzasadnionych przypadkach tą wartość powiększyć. Oprócz tego mamy określony wymagany współczynnik przenikania, czyli to jest ten współczynnik docelowy, który chcemy uzyskać po wykonaniu modernizacji tej przegrody. I przejdźmy w takim razie do danych głównych, do optymalizacji. Wybierzemy sobie stopniowanie grubości, na przykład co 1 cm. Mamy wariant istniejący, gdzie mamy wartość współczynnika przenikania określony na podstawie definicji przegrody. I mamy wariant pierwszy, domyślnie tutaj już wprowadzony. Natomiast musimy my określić jeszcze materiał do docieplenia. Przechodzimy do bazy materiałów i tutaj wyszukujemy materiał, na przykład płyta styropianowa. Znaleziono 12 materiałów, klikam w tą informację i rozwija mi się lista materiałów, które spełniają wpisane przeze mnie słowa kluczowe. I wybierzmy na przykład płytę styropianową EPS 80036 fasada. Zatwierdzamy ten wybór OK. Program sam dobiera wartość, ile tego materiału będzie nam potrzebne, aby uzyskać wymagany współczynnik przenikania. Czyli tutaj program przyjął 17 cm warstwy tego materiału, aby współczynnik przenikania nie przekraczał wartości 0,2. Wprowadzamy koszt jednostkowy netto takiej modernizacji. Tutaj ten koszt obejmuje zarówno koszt materiału, jak i robocizny. I po podaniu tego kosztu program już przyjmuje jako ten wariant jako wariant optymalny, ponieważ nie mamy żadnego innego. W związku z tym oczywiście ten wariant został wybrany jako optymalny. Możemy taki wariant jeszcze zweryfikować pod kątem innej wartości grubości. Po to nam jest potrzebna ta informacja związana ze stopniowaniem grubości. W związku z tym tu możemy dodać na przykład kolejny podwariant, gdzie mamy tej warstwy centymetr więcej. Oczywiście zmieni nam się koszt jednostkowy modernizacji, bo tego materiału będzie więcej. I program na podstawie wartości SPBT wybierze, który wariant będzie optymalny. Oprócz tego w tym miejscu możemy dodać kolejny wariant, który będzie uwzględniał modernizację z zastosowaniem zupełnie innego materiału. I tutaj na przykład przyjmiemy sobie wełnę mineralną. Czyli analogicznie jak w przypadku płyty styropianowej wyszukujemy dany materiał i zatwierdzamy wybór przyciskiem OK. Program ponownie przeliczył, jaka grubość warstwy izolacyjnej jest potrzebna, aby uzyskać wymagany współczynnik przenikania. Podajemy koszt jednostkowy takiej modernizacji z zastosowaniem tego materiału i program na podstawie SPBT ponownie weryfikuje, który wariant będzie tym wariantem optymalnym. Wariant drugi również możemy tutaj dodać podwariant, aby zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja, gdy dodamy kolejny centymetr warstwy izolacji cieplnej, oczywiście z uwzględnieniem zmiany kosztów. Tych materiałów, jak i podwariantów dla każdego z materiałów możemy dodać dowolną ilość, aby wybrać ten najbardziej korzystny wariant. Pozostałe przegrody, jeżeli wymagają modernizacji,
modernizujemy w analogiczny sposób, czyli wskazujemy do oceny opłacalności, określamy powierzchnię do obliczeń nakładów, wymagany współczynnik przenikania, materiał do izolacji cieplnej i wybieramy w ten sposób warianty optymalne dla każdej z przegród, które wymagają tej modernizacji. Gdy wprowadzimy we wszystkich już wymaganych przegrodach te modernizacje, będziemy mogli przejść do kolejnego etapu. Kolejny etap jest to zakładka okna, drzwi, wentylacja, czyli tutaj możemy wskazać modernizację stolarki oraz modernizację wentylacji. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, modernizację wentylacji uwzględniamy wraz z modernizacją stolarki. Dlatego też, aby wskazać parametry wentylacji po modernizacji, musimy mieć również wskazane do oceny opłacalności co najmniej jedną pozycję ze stolarki. Wskazujemy przede wszystkim na początku, czy wentylacja będzie w tym zakresie modernizowana. Jeżeli tak, to po modernizacji z listy wybieramy, jaka będzie wentylacja po modernizacji. Następnie na drzewku wybieramy odpowiednią przegrodę, którą chcemy zmodernizować, czyli na przykład wybieramy okno zewnętrzne 1 i tu możemy wskazać do oceny opłacalności. Możemy też na tym etapie utworzyć nową grupę, do której dołączymy wszystkie te przegrody, które chcemy zmodernizować. Natomiast, żeby oczywiście móc zgrupować takie przegrody, muszą one mieć takie same parametry zarówno przed modernizacją, jak i po. Jeżeli są spełnione te warunki, możemy tutaj przeciągnąć te elementy do nowo utworzonej grupy. I po tej operacji, jak wskażemy naszą grupę do oceny opłacalności, to wszystkie elementy, które przynależą do tej grupy, będą również modernizowane, więc wtedy możemy tak naprawdę za pomocą jednej optymalizacji zmodernizować wszystkie te elementy, czyli na przykład wszystkie okna, jakie mamy w budynku, zaznaczając, że przed modernizacją i po modernizacji będą miały te same parametry, czyli na przykład współczynnik przenikania U. Mamy tutaj, analogicznie jak w przypadku ściany, powierzchnię do obliczeń strat oraz do obliczeń nakładów. Natomiast poniżej będziemy wskazywali, jaki ten współczynnik przenikania jest docelowy. Na podstawie obecnie obowiązujących warunków technicznych przyjmiemy sobie wartość tego współczynnika równą 0,9. Oprócz tego określamy wartość współczynnika korekcyjnego do wentylacji. I założymy, że w przypadku wariantu istniejącego mamy okna bardzo nieszczelne, a po modernizacji będą to okna bardzo szczelne. W wariancie pierwszym określamy koszt jednostkowy netto wymiany takiego elementu. I jeszcze nam program nie wyznacza wartości SPBT, ponieważ musimy przejść do zakładki wentylacja, gdzie określamy parametry wentylacji po modernizacji. Dlatego też mówiłem, jeżeli chcemy dokonać modernizacji wentylacji w przypadku, gdy mamy w budynku wentylację grawitacyjną, to definicja wentylacji po modernizacji odbywa się właśnie w modyfikacji stolarki, czyli tutaj znajdziemy tą zakładkę wentylacji i tutaj będziemy podawać parametry wentylacji po modernizacji. Wartości strumieni tutaj, które program przyjął, bazują na podstawie określenia szczelności tego elementu. Natomiast gdybyśmy mieli inną wentylację, nie grawitacyjną, tylko na przykład mechaniczną z odzyskiem, tutaj mielibyśmy możliwość wprowadzenia wartości tych strumieni zarówno powietrza nawiewanego, jak i usuwanego oraz określenie sprawności odzysku ciepła, a także tutaj określamy wtedy koszt modernizacji wentylacji. Jeżeli nie modernizujemy wentylacji, musimy wprowadzić wartość 0, aby program mógł wyznaczyć wartość SPBT dla modernizowanego okna. W ten sposób mamy wprowadzone wszystkie niezbędne informacje dotyczące modernizacji stolarki okiennej, czyli mamy wszystkie okna za pomocą jednej grupy zdefiniowane.
Następnym etapem jest zakładka dane dodatkowe. Tutaj znajdą Państwo zakładki związane z odnawialnym źródłem energii. Jeżeli modernizacja naszego budynku uwzględnia zakup, montaż, budowę bądź modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, wówczas tutaj musimy zaznaczyć tę opcję, a następnie poniżej uzupełnić informacje związane właśnie z tymi odnawialnymi źródłami energii, a także podajemy tutaj koszty przedsięwzięcia związane z OZE. Druga zakładka są to dane do premii MZG, czyli Mieszkaniowego Zasobu Gminy. Jeżeli będziemy ubiegali się o tego rodzaju premię, to tutaj musimy zaznaczyć właśnie tą opcję premia MZG. Wtedy w zależności od tego, w jaki sposób odpowiemy na te pytania, tak, nie, program albo nam wyznaczy wartość tej premii MZG, lub też odmówi nam tej premii, czyli tutaj wartość będzie wynosiła 0. Zaznaczam, że premia MZG wyklucza premię termomodernizacyjną, więc w tym miejscu też musimy zdecydować, czy będziemy ubiegali się o premię termomodernizacyjną, czy o premię MZG. Oczywiście mowa o premii wynikającą z ustawy o wspieraniu termomodernizacji budynków. Ostatnia zakładka w tym miejscu związana jest z programem Czyste Powietrze. Jeżeli będziemy ubiegali się o wsparcie związane z tym programem, musimy tutaj zaznaczyć tą opcję Czyste Powietrze, a także wprowadzić podstawowe informacje do uzupełnienia dokumentu podsumowującego audyt energetyczny. Po uzupełnieniu tych danych dodatkowych możemy przejść do kolejnego etapu, czyli do utworzenia wariantów termomodernizacyjnych. Aby utworzyć warianty zgodnie z rozporządzeniem, czyli po najniższym SPBT, musimy tutaj zaznaczyć opcję utwórz warianty zgodnie z rozporządzeniem, a następnie zgodzić się na ich utworzenie. Jeżeli nie wprowadziliśmy wszystkich informacji związanych z wyznaczeniem tych wariantów, program tutaj pokaże nam ostrzeżenia w postaci żółtych trójkątów. W tym wypadku brakuje nam informacji związanych ze środkami własnych inwestora, a także kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia. Czyli tutaj wprowadzamy środki własne inwestora. A także kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia. I ponownie tworzymy te warianty zgodnie z rozporządzeniem. Jeżeli mamy spełnione wszystkie warunki, program wybierze nam wariant optymalny, co zresztą tutaj w wynikach optymalizacji po prawej stronie będziemy mogli zaobserwować. Zwracam uwagę, że w raporcie audytu energetycznego, jeżeli nie będzie wybrany wariant optymalny, to przed modernizacją i po modernizacji znajdą Państwo te same dane. To będzie dla nas taka wskazówka, że ten wariant optymalny na tym etapie nie został określony i musimy właśnie tutaj do tej części wrócić i wybrać ten wariant optymalny. Po lewo na drzewku mają Państwo listę tych wariantów. Wybierając odpowiedni wariant, możemy zweryfikować, co on zawiera, czyli jakie modernizacje są w tym wariancie termomodernizacyjnym zawarte, a także możemy podejrzeć, jakie mamy wyniki obliczeń zarówno przed, jak i po tej modernizacji. I ten wariant optymalny, który mamy tutaj wybrany, znajdziemy w zakładce raporty, gdzie musimy odnaleźć raport audytu energetycznego. I tutaj w tym miejscu możemy zweryfikować informacje przed modernizacją i po modernizacji. Tak wykonany raport możemy z poziomu programu bezpośrednio już wydrukować, zapisać w postaci pliku edytowalnego, aby potem dokonać jeszcze własnych modyfikacji. Możemy też zapisać go w postaci pliku PDF, a także z poziomu programu możemy otworzyć edytor, aby już w tym miejscu dokonać jeszcze własnych modyfikacji, aby dostosować to, w jaki sposób wygląda ten raport do własnych potrzeb. I w ten sposób mamy
ukończony audyt energetyczny.